A więc to będzie krótki opis, jak działa MMI 3G+. Tutaj mamy jednostkę. Kiepsko widać, bo są światło. Tam mamy zmieniarkę. Control panel z joystickiem. A więc tak, radio mamy. Waveband. Do wyboru. Tu akurat mamy płaską stację. Gra dość dobrze, jesteśmy w Londynie. Media. Mamy kilka do wyboru. Dysk, który jest zainstalowany w jednostce MMI. Aktualnie płyta DVD w jednostce. Tu mamy jedną z płyt ze zmieniarki. AMI jest niepodłączone, ale jest gotowe do użycia. Mamy tutaj pod podłokietnikiem dwa kabelki, jeden do iPhone'a, drugi do USB stick. Bluetooth. Mogę tutaj połączyć swój telefon. Nie, jedziemy dalej. TV tuner. Stacja. Jak widzimy, jest kilkadziesiąt. Nigdy ich nie zobaczycie wszystkich. Odbiera dość dobrze. Dobry sygnał. Idziemy dalej. Mamy ustawienia Bose. Zmieńmy źródło dźwięku. Mamy ustawienia Bose. Właściwie nie wiem, kto tak naprawdę świętuje. A więc to będzie krótki opis, jak działa MMI 3G+. Tutaj mamy jednostkę. Kiepsko widać, bo są światło. Tam mamy zmieniarkę. Control panel z joystickiem. A więc tak, radio mamy. Waveband. Do wyboru. Tu akurat mamy płaską stację. Gra dość dobrze, jesteśmy w Londynie. Media. Mamy kilka do wyboru. Dysk, który jest zainstalowany w jednostce MMI. Aktualnie płyta DVD w jednostce. Tu mamy jedną z płyt ze zmieniarki. AMI jest niepodłączone, ale jest gotowe do użycia. Mamy tutaj pod podłokietnikiem dwa kabelki, jeden do iPhone'a, drugi do USB stick. Bluetooth. Mogę tutaj połączyć swój telefon. A nie, jedziemy dalej. TV tuner. Stacja. Jak widzimy, jest kilkadziesiąt. Nigdy ich nie zobaczycie wszystkich. Odbiera dość dobrze. Dobry sygnał. Jedziemy dalej. Mamy ustawienia Bose. Zmieńmy źródło dźwięku. Mamy ustawienia Bose. Surround na wszystkich kierowcach. Na tył i surround front.
taki tył. Tu możemy sobie ustawić surround level, autopilot, cisza się podgłasza w zależności od intensywności dźwięku z zewnątrz. Mamy system sterowania głosowego. Tu mamy od nawigacji ustawienia dźwięku i od telefonu. Dalej mamy ustawienia pojazdu, ustawienia kierownicy. Jak mamy kierownicę z gwiazdką siedzenia, siedzenia kierowcy i pasażera, to tylko jak mamy pamięci, to mamy tą opcję. Możemy przestawić z MMI ustawienia siedzenia pasażera. Światła zewnętrzne. Może tutaj zademonstruję światła do jazdy dziennej. Wyłączymy. Teraz włączymy. Działa. Background lights. To te światełka pod nogami i w drzwiach. Możemy je ściemnić, wyłączyć. Teraz czasu, daty. Dalej mamy komunikaty, jeżeli chodzi o trafik. Telefon. I z powrotem do menu. Jeszcze postaram się włączyć wam Bluetooth. Szybko się łączy. Możemy wybrać sobie później, do kogo chcemy zadzwonić. Książka jest od razu transferowana do systemu. Także pokrótce to tak wygląda.